Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Roots of Pacha. Mamy nowy pomysł. Mamy nowy pomysł, bo ostatnio się dużo wydarzyło. Ron ma pomysł. Ron ma pomysł. For the ages. No, przywitajmy się z naszymi zwierzakami. Zbierzmy. Dobra, wiecie co, ta zima już by mogła się w sumie kończyć, ale jest dopiero połowa. Bo jakoś tak... Co my tu możemy zrobić? Możemy hamerka, ale nie pamiętam, czy te rybki... 14 tylko rybka kosztuje, to może 7. Może zostawię. Zaraz coś znajdę, co możemy... Jajka mi się chyba pokończyły, czy mam w lodówce? Bo tych z kropką bym chyba nie chciała przerabiać, chociaż może... No właśnie, bo mam 11 z kropką. Może zostawię. Znajdźmy sobie jakieś inne warzywo, bądź coś, co jest warte, tak gdzieś właśnie jest 50. Tak jak przyjadę myszką, coś się znajdzie. Tu mamy 42 ananas, ale... No. 30... 41 są słodkie ziemniaczki, ale to są 32 ziemniaczki. Kapusta, ale to jest lepszej jakości, dlatego ona kosztuje 40. Tu mamy kukurydzę ewentualnie. Może butterscotch... Może nie wiem. Nie wiem, powiem wam szczerze, co tutaj sobie wekować. Znaczy wekować, nie wiem, czy to wekami można nazwać. Moczyć w occie? Piklować, o. No zostawimy tego squasha, niech on sobie będzie. Zwierzaki pewnie mają rdochę. Pisaliście mi w komentarzach, że tą drogą rybę lepiej by było przetworzyć, ale... Mi się wydaje, że suszenie właśnie wyciąga największą cenę, dlatego ja suszę. Jeżeli macie pomysł, co mogłabym zrobić innego... No bo tutaj się zrobiło 889 z wysuszenia. To praktycznie podwoiło swoją cenę, bo tam było 400 coś, prawda? Ale jeżeli jest coś lepszego, co można robić, to ja bardzo chętnie się dowiem. Bo wiecie, tutaj jest tyle tego, tyle przetwarzania tych różnych surowców i to jest jakoś tak, według mnie... niezorganizowane jakoś, że idzie się w tym kompletnie pogubić i ja po prostu nie jestem w stanie spamiętać, co z czym robić i gdzie i jak najlepiej wyciągnąć jakieś pieniążki. Znaczy pieniążki, no punkty nasze do klanu. Ja chyba zostanie to po prostu nazwane pieniążkami już na zawsze. Tylko tak, teraz ja z kości, z tego co pamiętam, to dało się robić tylko ten nawadniający, a ten nawadniający mi już potrzebny nie jest. A, i tutaj potrzebujemy kupę konia. Kupa konia... Albo piórka... A nie harvest, a to w ogóle można z warzyw na przykład tanich. Co ja mam z tymi kośćmi teraz robić? Ha! To się nazywa. No dobra. Zostawimy. Chociaż tutaj mogłabym ich użyć, bo... Chociaż nie, tutaj chyba służyte, bo widzę kropki. No groszek jeszcze musimy ogarnąć. Tu mamy groszek, tam jeszcze jakiś burak chyba rośnie. Taki nasz delikatny bałaganik tutaj jest. Pyk. Tak to jeszcze nie podlewałam, ale podoba mi się taki sposób. I pek. Chyba nic więcej do zebrania nie ma. Groszki rosną, wszystko to ta sałata chyba też nie jest. A jest jednak. Dobra. Sałat. Z tego można zrobić soczek. Prawda? Tak, z groszku groszek. Z groszku soczku nie zrobimy, prawda? Nie. Też go tu nie wrzucimy. Możemy go ukisić? Nie. Z groszku nie można za bardzo nic robić. To jest problem. To idzie tutaj. No i właśnie, no i właśnie. Nie wiem, czy każdą rzecz... No bo one, ja wiem, że one są podzielone, wiecie, na warzywa, na strączkowe, na korzenne i tak dalej. I w ten sposób można było zapamiętać, które z czym, ale też... Jak patrzę na jakieś warzywo, to nie jestem w stanie określić, czy ono będzie się zaliczało akurat do, jako do warzywo i mogę je ukisić, czy ono się już zalicza do innej podgrupy i na przykład go już nie mogę ukisić. Ciężko jest to wszystko tak naprawdę spamiętać.
Jeszcze może to też przerobimy. Muszę skupić się teraz na tych punktach planu, tak moich zwanych pieniążkach. Dobra, bo to w sumie na OC idzie, nie? Tak. Dobra, musimy włączyć wodę. Cześć, Król. O, jak on tam stęknął sobie. Musimy się skupić na pieniążkach, ponieważ chciałabym, wiecie, no jak najszybciej polepszać te budynki. A żeby to zrobić, musiałabym na przykład teraz, przez zimę... leci woda, pięknie. Pisaliście, że tutaj w rogach też powinno się nawodnić. W sumie to sobie sprawdzę właśnie. O, macie rację. Też się w rogach nawodniło. I może tutaj, bo to z tego soczki będą. No to niech sobie rośnie. Fajnie to wygląda, jak wszystko jest jednocześnie posadzone. Teraz te rogi będą mi przeszkadzać, no ale cóż. Nasza mała farma jest fajna. Możemy zająć się, nie wiem, zwierzakami. Ty, lampko, będziesz chyba moim przyszłym kierowcą. Posprzątajmy im tutaj. Bo zobaczcie, ona ma 3. Napisaliście, że może czas zacząć... Oj. Nazywać te nasze nowe zwierzaki. Mamy jajko do piklowania. Zwierzaki. Nazywać. Musiałam sobie przygotować listę. Na następny odcinek przygotuję, dobra? O! Kuska jest chora. O nie! Nasza kuska jest chora. Trzeba mu dać jakieś lekarstwo zaraz. Tam było, że jest przeziębiona, tak? Zaraz jej coś damy na przeziębienie. Tu mamy naszego nowego konika. Uuu! I ty też jesteś chory. O kurcze! Aha, jak jesteś chory, to nie mogę cię obciąć. Dobra. Cześć, konik. Ciebie też. O, jak on fajnie haha zrobił. Dobra, idziemy szukać coś na Colt w takim razie. Jak dziś miałam... Miałam skrzynkę z lekarstwami i tam trzymałam też coś, ale to chyba na pchły miałam przygotowane. To chyba tu będzie. Tu mi medicine... Dobra, to zobaczmy, co możemy... Czy możemy wykrafcić coś takiego jak... Colt medicine. Any cold medicine herb i olej. A co jest na cold medicine? Tu mamy na przykład. I jest potrzebny jakiś olej. Potrzebujemy zrobić tego 2. Zróbmy 3. Jeden sobie tutaj zostawimy na przyszłość, a 2 idziemy zaaplikować. Co to robi tu? Idziemy zaaplikować. Zaraz. To też odłożę. Do naszych zwierzątek. O, wysuszyły się te rybki, dobrze. Chociaż one były chyba mało warte. Tutaj chyba była pierwsza nasza chora kuska. Czekaj, tu. Gdzie ty jesteś tutaj, biedaczko moja? To w sumie jest chłopak. Chłopak, nasz jedyny mężczyzna. I to jeszcze pierwszej generacji. Chyba trzeba będzie skoczyć po jakąś kozę. Jeszcze ja wiem. No dobra, jesteś... A może sprawdzę mleko? Chyba sprawdzałam na ostatnim odcinku mleko. Tak jest, za 2 dni ono chyba wszystkie tak samo. I tu mamy choć bizonku. Proszę. Co, coś nam się rozchorował. Też jeden chyba z 2 tutaj naszych chłopów. Zagram wam jeszcze, bo tutaj mamy jakiegoś chyba bizonka, który potrzebuje troszkę szybciej się z nami zaprzyjaźnić. I miałam cię jeszcze obciąć. Świeżo po chorobie jeszcze mu sierść zabieramy, no. Ale co tam? Bo tutaj mieliśmy... Mariola pomada... Martę, chyba na Martę czekamy. Czekamy na Martę i... W sumie tyle. Chłopy wszystkie są. A zobaczcie, jak mało chłopów, nie można nic przewijać. Ojej. Dobra, poczekamy na Martę. Będziemy bizonki rozmnażać.
Okej. Okay. W takim razie, jak wszystko jest tu zrobione, idziemy do Rona, zobaczymy, co on tam dla nas ma ciekawego. Gdzie on jest? Ron jest... A, zaraz tutaj na dole. Wygrzewa się w domku. Powiedz mi, co ty masz za pomysł? Gadałem z Nog o tym, jak taki dojrzewający ser lepiej smakuje. Taki, znaczy to nie stary ser, wiesz, sery dojrzewają, tak? Więc takie dojrzałe sery są podobno smaczniejsze. I zauważyłem, że niektóre moje soki, które ważę również, kiedy, jeżeli trochę poleżą, to smakują lepiej. Jakbym miał odpowiednie materiały, mógłbym się dobrze zabawić. To znaczy poeksperymentować. Wino, ser i hardwood. I nie mam jeszcze wystarczającej ilości punktów. Ale dobra, to zrobimy ci serki. Serki, ja serów nie robiłam, bo te sery się jakoś nie opłacało, ale widzę, że pisaliście mi zresztą właśnie, żebym zaczęła robić sery, bo one się przydadzą. Aha, to z jakiegokolwiek mleka. I tu pamiętam, były sery z kozie. A z kogo jeszcze, skąd jeszcze mleko? Aha, almond milk i takie inne, dobra. Tak, to już pamiętam. To właśnie o to chodzi. Że zrobimy sobie serki z mik... Znaczy... mleczko. Mam jakieś migdałki. Mamy cztery i... To są date, o kurczę. A jakieś kokosy? Pięć. Dobra, zrobimy cztery może. Jak to mogłam odłożyć? Oregano. Zrobimy sobie cztery. To chyba... Czekaj, tu się robiło to mleko? Tak. I z tego mleka zrobimy serki. One były mało warte, ale faktycznie może jak poleżą, może jak dojrzeją, to będą więcej warte. Znaczy, będą smaczniejsze, znaczy. Proszę, niech się robi twarożek, serek. Za 8 godzin będzie fajny, żółty serek. No i elegancko. To też nie mamy skrzynki, żeby gdzieś trzymać. To może tutaj będziemy też trzymać te rzeczy na serki. Wracając do tematu zarabiania pieniędzy, jeżeli chciałabym zarobić pieniądze, no to wiadomo, musiałabym na przykład iść na ryby i łowić. I zastanawialiście się, w sumie to jest dobry motyw, muszę przyznać. Czy mogłabym na przykład połowić w tym miejscu, gdzie są konie? Tam podobno jest rzeczka, faktycznie, tam coś tam było, jakiś kawałek rzeczki. Czy tam mogą być jakieś ryby? Ja tam w sumie skoczę. Nie, to tu. I zobaczę, bo mnie to zainteresowało. Że faktycznie łowienie ryb... Horsty. Łowienie ryb w różnych miejscach daje nam różne ryby. Więc tam, z racji, że jest to takie, wiecie, dosyć odległe miejsce, takie nietypowe, mogą być jakieś nietypowe ryby. Albo i nie. Albo będzie to zaliczane do zwykłej rzeczki. Ale możemy sprawdzić. Ja tam biorę moje dziobadło. O, właśnie. O, już myślałam, że się nie da, ale jednak się da. Dobra, no to ja sobie połowię. No i wybiła 10 wieczór, moi drodzy. Niestety, niestety. Nic ciekawego, nowego nie złapałam. O, tutaj się bawię w jednokropkowe rzeczy. Cztery takie, to są najdroższe były rybki. 9 haików. No 42, no ładnie, one są tylko dwukreskowe. A tutaj birkenia. Wiecie co, haiko jest nawet fajną rybą, bo szybko się ją łapie. Co chciałam jeszcze sprawdzić, tak sobie myślałam, oczywiście, wiecie, tutaj najlepsze są myśli podczas łowienia ryby. Ryby? My mamy dziewuszkę. Tak? To jest konik? To jest konik. I potrzebujemy jeszcze jakiegoś dużego konika. To ciebie, tobie chyba grałam. No właśnie. To jeszcze pogram konikowi. Chce się do nas dołączyć. No tak. Jeżeli dobrze pamiętam, to był... Dobra, to jest chyba jedyne miejsce.
To był pan... Pan Kuń? Tak, dobra. Dwa serducha już ma, tu ma trzy... Ale to jest jeszcze baby, także musi jeszcze sobie troszeczkę podrosnąć. Dobra, trochę czasu już minęło. Myślę, że dwa koniki mamy, jest fajnie. Trzeba będzie jeszcze sprawić, żeby jakiś tam urodził się szybko biegający konik. I my wracamy do domu suszyć ryby. 4000, kurczę. Może bym zrobiła, wiecie co, czystki w moich skrzynkach, bo ja mam też bardzo dużo rzeczy, które można by było na przykład posprzedawać, nie? Typu jakieś owoce, warzywa, no ale fajnie by było najpierw to jakkolwiek przerobić, żeby tak surowo nie wrzucać, no bo to by była strata pieniędzy. Tak się domyślam. To wszystko widzę, że idzie na ocet. Tu mamy weczki. Już się zrobiły fajnie. Jajeczko możemy dorzucić. Ciebie możemy też dorzucić. Ocet i, no nie wiem, powiedzmy sałatę. Cokolwiek. Ryby. Nie wiem, niech sobie będzie to tutaj. Ryby. No właśnie. Raz, dwa, trzy i cztery. Proszę bardzo. Może więcej tych suszonych raków? 12. Wiecie co? Ile to się będzie suszyło? 3 godziny. Dobra, to nie zdążę już. Myślę, że te rybki sobie zrobimy na prezent dla krola. Najdroższych rybek nie wysuszyłam. No tak. Tu nic więcej do sprzedania nie mam. To jeszcze możemy sprzedać to i to. Ile mnie kosztuje zrobienie... Czas się zatrzymał, tak. Tych raczków do suszenia. Gdzie one są? Solar. Te. Drewno tylko i kamyczki. To może jeszcze ze dwa. Zdążę, muszę pilnować godzinę. Drewno i kamienie. Tak myślałam właśnie, że kamienia wzięłam za mało. Jeden. Drugi. I myślę, że można będzie je postawić gdzieś. O właśnie, tak. Nawet jakoś tak ładnie. Żebyśmy się tutaj zmieścili obok, pomiędzy. No i się suszą, no i elegancko. Elegancka. Dobra, zrobiło się tutaj, ale to już idę spać. Tak. No i mamy 23, znaczy w sumie to 233. 2400 zarobione, oczywiście na rybach najwięcej. Zbliżamy się powoli do... W sumie ile? Chyba 10 tysięcy, 10 albo 12? Ja tak staram się do dyszki jakoś dobić, mniej więcej, żeby dopiero zacząć organizować sobie jakieś ulepszanie budynków. No chyba koło dyszki kosztowało to wszystko. W sumie można tutaj odrzucić i... Rybki dla krola się zrobiły, te się wysuszyły, super. Może nie jest ich jakoś dużo, ale zawsze to trochę kasy będzie. Szkoda, że w tamtym miejscu nie wpadło. Może inna pora roku sprawi, że coś tam jednak wpadnie. Mamy trzeci poziom buraczków. Ojej, na co to? To już nie są dzikie. Patrzcie, jak... Ale dobrze, że można po tym chodzić. Brokuły nam urosły. No cię proszę, jak to ładnie się robi. Ale nawet fajnie to zrobili, że ten groszek tak rośnie na tym. W Stardew też rósł na tych, więc zawsze zapominam, jak to się nazywa. Ma taką fajną nazwę swoją. Ostatnio w ogóle zapominam często nazw własnych. Skówka, nie? Ale mnie to męczyło. Chociaż nie wiem, czemu skówka kojarzy mi się z końcówką sznurówki. Oczywiście z Finasza i Ferba, nie?
Nawet cały odcinek o tym był. I tak mi się właśnie kojarzy. Ale niech będzie, że w piórze też na końcu jest skówka. No cześć, zwierzątka. Mamy jajeczko. A właśnie, nie zwróciłam uwagi, to jajeczko ile kosztowało? Zapiklowane. Kurczę, muszę patrzeć, co wyciągam z tych moich przyrządów. Czekaj. Dziękuję. Jeszcze trochę Marcie brakuje. Ale już niewiele. W sumie, dlaczego każdemu nie zagrałam? Tutaj też są... O. Na przykład konik, który też by chciał. On ma już 2 spita. Może sobie go zmienimy. Ach. Tu dopiero można na nim jeździć. Dobra. Jeszcze nie mogę. O, a na tobie nie można. Śmieszne by to było, gdyby można było, nie? Teraz tak. Winko, kurde, przerobiłam chyba na ten, ale to zaraz się zrobi. Ser i hardwood. 20 hardwooda. Teraz coś ci musimy tutaj pacnąć, żeby się winko robiło. Króla nie ma, nie ma. Mamy almondowe sery. Tu jeszcze miałam 2. Dobra, ten ser na razie niech tutaj będzie. Dwieście czternaście za butternut squasha? Ja nie wiem, jakieś dziwne rzeczy się tu dzieją. Muszę zobaczyć, ile to jajko. Masz to, to... To też będziemy... A, ryby. Organizacja... Nie. Ty masz to wsuszyć. Co? A, to są wysuszone. Mówię, co jest? Tak nie wyglądają. No, ale niech będą. Dobra, zobaczmy, czy jeszcze mój narzeczony jest gdzieś w okolicy, bo jestem ciekawa, czy mogła... Albo nie, właśnie, wydawało mi się, że ktoś ma Akrę, ma dzisiaj urodziny. To jest już moment. Akrę ma... Czekaj, coś źle naciskam, no właśnie. A tu jest nasywanie. Weźmy kwiatka dla niego, ale sprawdźmy też... suszane pomidory, moja droga. Niestety suszonych pomidorów to ja nie mam. W ogóle chyba nie mam nic pomidorowego. Chyba, że w skrzynce na prezenty sobie zostawiłam. Tak, dobra. To w sumie wezmę ci z tego suszonego pomidora. I gdzie ty jesteś tam? Mhm. Jak zwykle w swojej pracowni. Także moja droga, wszystkiego najlepszego. Ach, my tutaj mamy ulepszajki jeszcze do zrobienia. Zapomniałam o tym w ogóle. Koper i tyn, ale chyba Tintina nie ma, nie? To czas się wybrać do kopalni, dawno nas tam nie było. To samo zbieranie Tintina. Już muszę zerknąć do moich skrzynek. Już mam wrażenie, że mam taki trochę tutaj bałagan przed tym moim domem. No właśnie, 27, ale mogę coś ulepszyć. Mam wrażenie. Przecież daj mi mojego wierzchowca. Nie, czy on zawsze musi mi... O, nie pogłaskałam ci dzisiaj? Jak żeś mi uciekł sprzed twarzy, tam jak byłam głaskać zwierzęta. To ciekawe. I powiedz mi...
bo tu hardwood jeszcze jest potrzebny. No bo ja bym hammer ulepszyła. Czekaj. To ja muszę jeszcze hardwood zrobić. Znaczy pójść po hardwood. No to powtórkę. O, nawet patrzcie, kto przyszedł. Córka przyszła pomagać. Dobra, i ulepszamy hammer. Ile to zajmie? 2 dni. Ho. Ale nie musiałam ci oddawać, nie? Starego młotka. Nie, to tak nie działa właśnie. Dobrze. To jeżeli moja droga nie musiała... Dobra, mam miejsce we fibunku. Nie musiałam ci oddawać starego młotka, to ja sobie w tym czasie pobiegnę jeszcze do na przykład... no nie wiem, który właśnie był, gdzie było najwięcej... Co to był ten Cloud's Garden? Tutaj mieliśmy na pewno copper. Ale czy mieliśmy Tintin? A gdzie ja tam mogę wylądować? Tutaj, dobra. Nie, tutaj był jeszcze obsydian. Wróciłam do pokoju misia. Ale tu widzę, że narzędzia mam za słabe. Na złoto, na srebro. Mi tylko pozwala kopać kamienie szlachetne. Nie pamiętam, gdzie był Tintin. Tutaj się szło chyba na... Nie. No gdzieś miałam taką miejscówkę, gdzie tego Tintinka było dosyć dużo. Bo nie zależy mi na koprze. Zależy mi na Tintinie. Ale koper też się w sumie przyda, więc można nakopać, no ale... Musiała się cofnąć chyba do poprzednich odcinków, zobaczyć, ja to łaziłam. Niby jest na samym dole z listy. Jak się wybiera, wiecie, teleport. A to nie było tu. Nie ma problemu, ja mam jedzenie. Przecież mam jeszcze cały dzień przed sobą, więc... Spójrzmy na mapę, no właśnie, bo... Może ja sobie po prostu przejdę tutaj w prawo? Na pewno gdzieś tu na pustyni był ten... Ta cyna. Cyna. Ale nie tu, to mamy dalej miedź. Szkoda, że nie można podglądnąć mapy kopalni, jak się jest w tym... W mieście, czy tam w wiosce. Zaplanować sobie, gdzie by tu poleść. Myślałam, że się przecisnę. Wciągnę brzuch i się przecisnę. Bo my gdzie jesteśmy? Jesteśmy tutaj, czyli trzeba będzie chyba zaczynać od tego Pair of Rock i iść w górę, coś mam wrażenie. Hearty Room. A my tutaj skończyliśmy w ogóle. Ale tam nas chyba blokuje brak możliwości zniszczenia kamyczku, bo mamy za mało ulepszony młotek. Więc za 2 dni może pójdziemy do kopalni, jak już będę mogła sobie, wiecie, postukać we wszystkie kamyczki, jakie tylko napotkam, bo na razie... Znaczy mogę użyć tych pazurów, to fakt, też mi widziałam, że wyleciało kilka. Ta wiedza też lubi wypaść z głowy. Gdzie jest przejście? O, tutaj, dziękuję. No właśnie, to pamiętam, rzeczywiście, tu i chyba... Polecimy sobie w górę. Podoba mi się ten kamyk. Ten też. Staminy nie mam, no to jeszcze sushi sobie zjemy. W razie czego mamy jeszcze dużo groszku do zjedzenia. Znaczy ja mam... A nie, już myślałam, że mi się zapchało miejsce w ekwipunku. Przerażenie przez chwilę mnie dopadło. Tego nie będę mogła zniszczyć. Chociaż mogłam użyć pazura. Ja teraz jestem i muszę iść w prawo. Jak są takie małe kropki. A to jest. Jeden, ja myślałam, że to jest srebro. A to jest tin. No to w sumie mam tin. Powoli, powoli.
Stamina mi się skończyła. O nie. Mogę zjeść groszek? No, trochę mi to daje, a broku? Też, ale chyba szkoda mi tego na... A nie, to są za daleko, bo używałam przed chwilą troszeczkę tego pazurka. No tutaj już nie będę kopać. Chociaż mogę wykorzystać te. Kletko na jeden. Jak my to wyglądamy? W dół możemy iść. Dobra. Dawaj złoto. Czy ja z dołu przyszłam? Ja z dołu przyszłam. Przyszłam z dołu i mogę iść w lewo. Znaczy no. Mogę jak mogę. Naokoło trochę. Tu takie ładne skupisko jest. No elegancko. Zaraz mi to zablokuje przejście i będzie tyle. A, tu była sowa. Tutaj się leciało, okej. Okay. Aha. Tu by się przydał dopiero ten. Czekaj, niech no ja tutaj... A, można bez tego, dobra. I tu, o. Dobra, to już dokończ. Tutaj sobie ostatnio skończyliśmy. Na tych ciemnych rzeczach, dobra. Pamiętam już tutaj. Tylko, że wiecie, 9:50 to jest trochę późna godzina, jeżeli chodzi o łażenie i próbowanie znaleźć czegoś po ciemku. Mimo tego, że teleport jest obok, ale... Mam wrażenie, że ja się tutaj mogę zgubić. I to się skończy zaśnięciem. Jak tu ładnie. Wracam. Wracam tą samą drogą, którą przyszłam. Tutaj się wychodzi. A tutaj mi dali możliwość... Prawie mi dali możliwość przejścia, bo niestety zabrakło mi staminy. Dobra. Ale już sobie zapaliłam. Haha, na następny raz będę miała. Możemy wracać. Troszeczkę ceny pozbierałam. Myślę, że nie są to jakieś mega duże ilości, ale jak na taki spontaniczny wypad. No dobra. To nie zostało nam nic, jak uporządkować do skrzynek rzeczy i położyć się spać. Miałam iść jeszcze do mojego chłopa, ale on to tam gdzieś już na bok ostatnio poszedł. I teraz ułóżmy sobie to jakoś ładnie. 32 sztuki, czyli na kolejny upgrade mamy. I w sumie tu mam pustki w moim plecaku, muszę przyznać. Trochę sera, kwiatek, jakieś tam... Dobra, winko trzeba zostawić na pewno jedno. Dla Rona. Zostawimy sobie te sery, a co? Tu jeszcze mogę dorzucić rzeczy. W sumie to... No pięknie, jeszcze jakieś muszysko mi tu lata, no. 120, tak. Tu 140, nawet kapusta jest droższa. Ale to chyba też... O kurczę, to już w ogóle... Ale... No jajko kosztuje 45, takie piklowane jajeczko. A co ja od tu nie wziąłam? 1, 2 i 3. 1. Zrobimy tak. Tak, wiem, że się robi późno. Wiem to doskonale. Groszki, proszę bardzo. Wypełniłam je. Wiecie co, to w sumie te sałaty? Dzika.
Ona kosztuje tylko 28, a za piklowana taka droga się zrobiła? Nie wiem, nie rozumiem, jak to działa. Powiem wam szczerze, że nie rozumiem, jak to działa. Jajko kosztuje 40 coś i piklowane kosztuje mniej niż sałata, nie wiem, dobra. 1100 za same rybki. Okej, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek się podobał i widzimy się w następnym. Bajo!